Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam oczywiście w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Stała się rzecz taka, że otworzyłem któreś z tych drzwi. To są prawdopodobnie drzwi, to były prawdopodobnie drzwi po lewej stronie od wejścia głównego, czyli to były po prawej stronie od wejścia głównego, czyli to były, kurwa, nie mam pojęcia, ty. Czyli to były, nie, chyba te drzwi. I klikłem. Zamiast lewy, prawy, kliknąłem prawy, lewy i otwarły się schody. No to, ale jest jasno. Ale no to bardzo jest ciężko ustawić tą kamerę. Ona tak raz jest za jasno, raz jest za ciemno i nie wiem. Słuchajcie, otwarły się kraty. Te kraty otwarły się w jakimś miejscu, do którego wcześniej dostępu rzecz jasna nie miałem. Tylko nie wiem, które to jest miejsce. Ja pamiętam, że tam mnie chłop zaatakował, to go zabiłem. Ale gdzie to było dokładnie? Ciężko mi powiedzieć. To było chyba. Tak, to jestem przekonany, że to było tutaj. Możecie, słuchajcie, zostawić lajka, możecie zostawić, słuchajcie, komentarz, subskrypcję oraz wpaść w inne filmy na moim drugim kanale vlogowym. Serdecznie polecam. Czechu, ty, otwarłem, ale tu widzę nic nie ma. A jest przełącznik, dobra, zajebiście. To ostatecznie te drzwi mieliśmy otworzyć. Miodzio, też w miarę chciałem powiedzieć wam, o co tu chodzi. I co to jest? Tu też jest przełącznik. No, przełączam. Aha. Halo? Tylko jeden przełącznik, tylko jeden. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, mamy tu jakieś. To są zagadki logiczne, to są moje ulubione. Szczególnie nagrywanie odcinka, zagadka logiczna, mała ilość snu, ból gardła i ważniejsze sprawy na głowie, to są moje ulubione rzeczy. Wtedy najlepiej się absolutnie nagrywa właśnie takie zagadkowe rzeczy. Ja fan. No padniemy se niestety. Ale kiedy mam zapis? Sprzed chyba przełącznika. To jest bardzo ciężko się tu, słuchajcie, gra. Jest potwornie, gigantycznie ciężko jest, jeśli chodzi o poziom trudności. No ledwo co jestem w stanie, nie wiem czy to tutaj zostało przekręcone, czy nie, po zapisie. Tak. No jest na skraju, słuchajcie, potek na skraju, kurczę, wszystkiego jestem. Tak naprawdę. Ech, przywołujemy kogoś, czy jest warto w ogóle kogoś przywołać? Mamy kogoś, czy za nie wilka mogę przywołać? Śmiertelna fala. No brzmi jak coś za zajebistego, ale ożywienie jest też z miodzią, no nie? Tchnienie śmierci, to są takie runy bardzo, bardzo OP, ale ja nie wiem. Ognisty jaszczur, ty ostatecznie to ja nie wiem, czy ten ognisty jaszczur jest koksem. Chyba jest trochę bardziej tanki, ale nie wiem, teraz już z tą zbroją w sumie nową, to nie wiem. Nie no, chuje, jestem tanki bardziej, może ze zbroją strażnika byłem tanki, ale... Ale teraz to nie jest ten... Trochę jest to frustrujące, kiedy 27 raz padasz niestety i próbujesz wyjść z tych... Tego, ja bardzo tak jak mówię, ja niestety nie trawię dungeonów, jeśli chodzi... No Gothica 2, tak samo jak pierwsze dungeony nie były mile przeze mnie widziane, tak dungeony w Gothica 2 też nie są mile przeze mnie widziane. Trzeba coś zrobić, na przykład zniszczenie ożywieńca na głównego. Kurde, ale to zadaje 1000 obrażeń, widzowie, ja to zmarnuję. Nie wiem, przyzwanie wilka ja bym dupnął. Przyzwanie wilka... Co ja w ogóle mam za amulety? Tu jakiś pas, o. Nie jest dobrze. Ja nie mam Okainosa w ogóle założonej. Ty, a skoro nie miałem Okainosa, to czemu nie mam amuletu? Ty, no teraz to mam lepszy pancerz. Nie wiem, te 8 chyba za dużo nie da. Możemy sobie zobaczyć w sumie statystyki, bo tu powinno być ochrona, broń 165, 108 to jakby za dużo nie zmienia. Już zaledwie tam 5%. Czarna ruda? Czarna i ruda, ty. Teraz jest zdałem świadomy sprawę. Czarna ruda. I może być czarny i rudy?
Albo tylko party z platyną, kurwa, na serwerze roleplayowym. Może takie rzeczy robić. Logan Cappuccino. Ja fan. Dobra, wszystko jest spowolnione, więc istnieje szansa, że im zdążę nakopać, zanim oni się zorientują, co się dzieje. I oddadzą jeden strzał, jeden cios. Dobrze mi idzie na razie, ale już poszło. Było fajnie, wszystko miodzio, ale weszło. No jeden strzał weszedł, kurwa, jeden tego piorun, no. Tragedia. Dobra, może sobie poradzę. O! Był blok robiony, proszę tu nie oszukiwać mnie, gro komputerowa. Bo był blok ewidentnie robiony. Dobra, w takim razie pobawimy się w inny sposób. Podejdziemy bliżej, a kiedy będziemy już wystarczająco blisko, czyli tutaj, klikniemy save. Kiedy zapiszemy, wyciągniemy rudę i będziemy mieli więcej czasu, by zabić kościotrupy. Czy ten plan nie jest genialny? Ojejciu, jak on jest genialny. Czarna ruda. 370 IQ to jest chyba przynajmniej w tym planie. Dobra. Tylko, no musi też siąść, no. Muszą siąść pioruny, umówmy się. Nie siądą pioruny, przegram. Siądą pioruny, wygram. Sprawa jest dość prosta. Kiedy mnie będzie trollować, przegram. O! Jeden siat, jeszcze jeden. Zajebiście. Pyk, pyk. No nie uda się. Chyba, że walnę sobie jeszcze jedną runę. Poczekaj, chowaj broń. Albo runa, ruda. Pyk. Zajebiście. Pyk. 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 Dobra. Kurwa, nie żyjesz. Mister Wojownik Cienia. Ty, chociaż ty trochę też zadajesz. Teraz, wiecie, strollowałem. Nie żyjesz. Nie mów, że ja padnę przed tym, bo się trochę popłaczę. Popłaczę się, jak umrę. Zostaw mnie. Proszę, nie bij mnie. Zobacz, jak czeka. Ja nawet nie mam rzeczy, które mogę zjeść. Poczekaj, proszę. Daj mi sekundę, mordo. Mane, nie. Ja nie wiem, co to dzieje. Zębate ziele to jest na tego, nie? Nie, to co to daje te zębate ziele? Kurwa, mam nadzieję, że coś zajebistego zrobiłem właśnie. Ale obawiam się, że możliwe, że nie wiem. Tam jest napisane, że czas działania 15 sekund, ale nie wiem, jestem giga koksem teraz czy coś. Zadaję milion damage'u, jestem super tanki, nieśmiertelny. Nie wiem, a udało się na farcie. Dobra. Okej. Okay. Żeby zregenerować swoje 400 zdrowia, muszę zjeść każdą jagodę polną i wszystko, co mam w ekwipunku z jedzenia prawdopodobnie. To będzie trwało zatwarzającą ilość czasu, więc w międzyczasie przydałoby się coś opowiedzieć. Coś ciekawego. Nie wiem. Chciałbym to opowiedzieć fastem. O, mam historię, ty. Wczoraj normalnie. Już opowiadałem wcześniej o tym psie. O psiaku. Normalnie wczoraj otwieram te drzwi. Przychodzi sobie ten pies. On ogólnie już tu nie mieszka, ale jakimś cudem tu był. No i sobie siedział. I otwieram sobie drzwi. Wchodzi sobie pies. Siada sobie tu pod biurkiem. Sobie siedział. Że nawet tylko nie mam telefonu przy sobie. Nie mam. Mogę też zatrzymać sobie, ale... Nie wiem, jakieś czasem... W sumie no mogę zatrzymać, to by było najlogiczniejsze. Wtedy bym się naładował. Dobra, następnym razem będę wiedział. Zatrzymać. Po co opowiadać jakieś ciekawe historie, jak można po prostu nawet na tę minutę można zatrzymać, nie? To jakoś nie ma turbo znaczenia, że zatrzymaj na minutę. Nikt pewnie... Często jest tak, że nawet nie widać tej przerwy, że w ogóle była. Jeżeli w odpowiednim momencie się kliknie, to zatrzymaj, to faktycznie nie widać. No nie mamy HP, potrzeba potek, jest tragedia, widzowie. Nie wiem, czy jest jakakolwiek szansa na to, żebym ja to przeszedł. Szczerze.
Jeszcze nienawidzę, jeszcze tutaj będę wchodził pewnie w nie te miejsca, gdzie trzeba i... A, nienawidzę dungeonów. Dobra, coś się otwarło? Co my tu zrobiliśmy? Pamięć złotej rybki, kurde. Przełącznik. Przełącznik na środku, bez mobów, proszę. Dobra, zajebiście. Jest miodzio. O! Już myślałem, że wszystkie cztery muszę otwierać. Co? I co? Co się stało? Znaczy, bo tu ogólnie. Widzicie, bo tu są ogólnie przełączniki. Jak spojrzycie, to jest ich tam ze no 5 czy coś, nie? I tu jest jeden z nich, to kółko. I ja rozumiem, ja pojemaju, ale. I teraz muszę co? Nie no, cofając się. Łożysz, kurwa, to nie jest zupełnie to samo miejsce, to jest kurwa inne miejsce. A tu już jest zamknięte. Czemu tu jest zamknięte, jak było wcześniej otwarte? Ale jaja, widzowie. Ale jest niewąska. Dobra, ja muszę chyba tą zagadkę rozwiązać zdecydowanie solo, bo będzie to trwało strasznie, strasznie długo. I widzimy się po prostu, no, za te, mam nadzieję, że mniej niż 2 godziny. Kurczę, skoro to zagadka umysłowa. Dobra, ty, ale mi, nie wiem, czy to będzie, nie, pewnie nie będziecie słyszeć, ale szumi strasznie. Chociaż może nawet na mikrofonie będziecie. Dobra, tutaj znalazłem pokój zabaw, tak zwanych uciech. Widać, były zabawy robione, ciekawe na pewno. I słuchajcie, jest, stał się tutaj syf, wbiłem tutaj przez te drzwi. I pokonałem, słuchajcie, poszukiwaczy. Pozbierałem różne runy, jakie były, i tam jest jakiś czarny mag, i on z nim można pogadać, bo już oczywiście zapisałem, no i teraz czytałem. Tak często robię, żeby wiecie, no, żeby zaoszczędzić czasu, powiedzmy wam, to często robię tak, że po prostu, no. Jeżeli nie ma postaci do pogadania, to nie ma, nie widzę też za bardzo sensu, jakby wczytywania gierki, zostawienia was. Tutaj jest jakieś oczy tego owego, to jest Black Mag. No. Oślizgły robaku, odważyłeś się w końcu zjawić. A, ja by najpierw siedziby błąd. Mistrza. Najpierw powinienem się przygotować to ty na walkę. Pociągasz za sznurki? Jestem strażnikiem dworu Irdorath, największego na świecie źródła potęgi Beliara. Mój mistrz i pan napełnia mnie boską mocą. Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać cię na wieczne szaleństwo. Rozumiem. Znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji. Kto jest twoim mistrzem? Mój pan podróżuje między światami. Ty, a ale jego to, boska mądrość. A to już powiedziałem chyba, nie? Oświeca. Że mam dokładnie to samo co Xardas. Jest wybrańcem Beliara, który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców Inosa. Cuchnięcy. Tym, tego. Którzy wątpią w jego potęgę, przynosi cierpienie i śmierć. Skąd ja to znam? Co kryje w sobie ten portal? Jak portal? Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Komnaty z następne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Proszę nie. Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się strażnikami ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda. Co ja tam klikłem? Dość tych bredni. Teraz nadejdzie twój koniec. No, się nie przygotowałem właśnie. Twoje oczy zakryje ciemność. A twa dusza zniknie w zaświatach. Dobrze. Już? Skończyłeś? To jest najgorsze, to jest tak zbugowane. Znaczy chłop mnie przetrzymuje tu bez mojej wiedzy tego. No nie przygotowałem się niestety na bitwę tutaj.
steady. Slow and steady. Dobra. Jak się okazuje, nie trzeba było za bardzo się przygotowywać. Tam miał jakiś list przy sobie. O, ten ma na przykład smołę. Nie wiem, po co oni w ogóle zrobili takie przedmioty jak smoła. Tak, o? Czy na przykład było to jakieś, wiecie, potrzebowali... Ojejciu, to jest naprawdę wolny zapis. Oj, nawet nie mam myszki w międzyczasie. To jest najgorsze. Dobra, dostałem jakiś list tutaj, zaraz sobie go machniemy, pokaż, gdzie on jest. Bój czarnego maga, to chyba to było, nie? A drodze, niech oko mocno oświeci tą ścieżkę. Dobra, że tutaj, że mam przejść, tak? Czy co mam zrobić? Mój wpis w dzienniku, ty. To ten portal? Ciekawe, ale jakiś klucz dostaliśmy. Do czego ten klucz? Do czego ten klucz? Kurde, strasznie. Ty, a co my możemy? No, użyj lutni. A to wszystko? Nie możemy grać na lutni? Nie wiem, napisane w szkole. To swoją drogą. Pasjonat gier komputerowych, mistrz gry na lutni. Na stronie internetowej. Nie wiem nawet. Nie wiedziałem do tamtego momentu, dopóki to napisałem, nigdy nie wiedziałem, że umiem grać na lutni. A nie wiedziałem, czym jest lutnia. Ty, otwierać, kurwa. FBI, no. Jak to, gdzie to mogę sprawdzić? Misje, ny. Ty, obecne zadanie 2, czyli wszystkie się anulowały. Twoja załoga. Dobra, dwór. Dwój czarnego maga zawiera słowa. Brzmi tak jak jakieś zaklęcie, ale do czego służy i czym jest oko mocy? No mnie pytasz? Ostrze burzy, oko mocy. W sensie oko i nosa? Oko i nosa! Może być. O kurwa. Co się stało? Proszę otwierać. Oko i nosa. Dobrze? Źle? Średnio? Może trzeba to teraz przeczytać. Niech oko mocy oświetli twę ścieżkę. Oknik? Kurde, no nie rozumiem, ty. Dobra, nie wiem, no muszę się doedukować, bo nie wiem. Widzowie, dostaliśmy klucz. I zastanawiałem się, do czego może służyć ten klucz. I w takim momencie przypomniało mi się, że tu była skrzynka, którą nie mogliśmy otworzyć, prawda? Kufer. Oko mocy. Tak właśnie myślałem. Teraz oko mocy. No i co właściwie my z tym okiem mocy, kurwa, robimy, ty? Przeczytałem, że... znaczy, no nie przeczytałem właśnie do końca, tylko przeczytałem, że tego i mi się przypomniało, że tu kufer był. Mówię, gdzie to oko mocy znaleźć? I mówię, ty, kufer. Może go użyjemy? A nie, to czarna perła jest. A gdzie jest oko mocy? Głowa Bladuina. Ty! Zepsuła się! A to śmieszne nawet. To niezły easter egg. Znaczy taki, no, w sensie, no nieźle jak na te czasy, nie? Ciekawe bardzo. Oko mocy, no to jest to. Ty! Ja wiem! Łączymy to na stole alchemicznym, bo my chyba musimy połączyć, o ile się nie mylę, oko mocy. O, tu też mieli fajną zabawę. Chyba muszę połączyć oko mocy z okiem Minosa. Wtedy tworzy nam się coś. Nie ta strona. O ty! No nie, mów, że tu tyle miksturek, a ja wpierdalam jagódki.
Nie widziałem wcześniej. Najbardziej zawsze mnie smuci, jak na końcu mam tak masę rzeczy i uświadamiam sobie, patrzcie ile tu rzeczy, nie? Wszystko było zbierane i teraz wszystko przepadnie, jak zakończymy odcinek, jak zakończymy serię. Teraz nie smutny moment. Czym? Aha. Wiem, no, kurde, nie wiem. Dobra, mam jeszcze jeden pomysł, Idę tutaj i wypowiadam te słowa, co ma ten chłop tutaj. Znaczy te, co zabraliśmy od niego, nie? To muszę je znaleźć najpierw. Recepturę też znalazłem chyba, nie? Tak, jednak to się nie spodobało. 10 zboczych raj, jedna starta na proszę czarna perła i skrzypta siarki. Myślę, że należy doprowadzić do brzenia. A co to robi? Nie wiemy. Albo byłem ślepy, nie widziałem. Tu? I czytamy teraz. Nie, dobra, to mam jeszcze jeden pomysł. I czytamy teraz. Dobra, koniec pomysłów. Po prostu kumacie, że ja po prostu muszę kliknąć na drzwi, żeby one się otwarły. Rozumiesz ty to? A ja tu chłopy kombinuję. O! A na chuj my się modlimy właściwie. Chłopy co jedną tą zrobili. Powinien to powiedzieć z pogardą. I co to ten szef jest? To ty? A nie. O, kolejna zabawa w tego. O, uwielbiam. To jest rzecz, kocham. Dobra, także kontynuujemy. Dobrze, szkoda, że zmarnowałem trochę minut. Ty, ucho mi się zatkało. Mam nawet dwoje uszu. Zresztą niedużo dzisiaj mówię. Ciśnienie. Tak jest, widzowie. Właśnie o tym smoku mówiłem. Ostatni ze smoków. Moi drodzy, szósty smok. Ostatni ze smoków tutaj przed nami. Pan ciemności. Właśnie mówiłem wam, nie wiem czy słyszeliście, pamiętacie może o smoku zombie. Mówiłem. To on. No więc udało ci się mnie odnaleźć. Bardzo długo czekałem na twoje przybycie. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Czy nawróceni paladyni nie byli wystarczającym powodem, byś poszukał sprawcy całego tego zamieszania? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. Przeznaczenie tylko jednej sztuki nie zostało z góry określone. Zabiłeś jednego z moich sług. To on miał posługiwać się szponem. Sądzę, że ty go teraz masz. I za to zginiesz. Kim jesteś? Kim jesteś? Nadal musisz o to pytać. Zastanów się. Jest to ten szef wszystkich szefów złości. Nie mam imienia. Myślę, że zły tak jak płoś. Ty nie masz imienia. O, my ziomy. Mój stwórca obdarzył mnie boską mocą, tak jak twój Bóg obdarzył mocą ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat. Tak, jak twoje przeznaczenie wyznacza moralny kod paladynów. Czy nie czujesz więzi, która nas łączy? Tak, już wiesz, kim jestem. Nie, to niemożliwe. Xardas zawsze mówił. Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora, byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. Dlaczego tu przybyłeś?
powierzono mi mą moc, bym dzięki niej skąpał ten świat w morzu krwi. Nie spocznę, póki ostatnia forteca praworządności nie obróci się w pył. Ty lagi, bez kitu. Ale to dziwne, bo... O, ja jak zwykle coś odpaliłem. Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw? Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw rodzajowi ludzkiemu? Moim władcą jest Pan Ciemności. Znasz go? Słyszysz jego zew? Dziwne. Moje armie powstaną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wieczny mrok. Czyli orkowie służą tego, tak? Temu chłopowi. Dość tego. Wyślę cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, gadzie. Nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Naprawdę sądzisz, że możesz mi zaszkodzić tym szponem? Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatr śmierci, który wkrótce omiecie cały świat. Okej, okay, czyli jest i final boss. Podoba mi się to. Myślę, że powinna być bardziej epicka muzyka, jak na final bossa, wiecie, jakieś tutaj, kurwa, anioły, które będą śpiewać, coś, jakieś gówno. Ja faktycznie nic mu nie robię z szponem Beliara? Ty, ale on też mi nic nie robi. Ty, poczekaj, to my sobie nic nie będziemy robić, bo nie rozumiem. Nie mam, że mam kody, poczekaj. Sorry widzowie, kod był. Ale ty, zastanawiam się, czemu był kod, bo ja go praktycznie nie używałem. Ale widocznie musiało być tak, bo ja teraz chyba zresetowałem grę, nie? I że musiałem wpisać kod? Coś takiego? W sensie zresetowałem grę i od razu wpisałem kod? Nie wiem. Nie wiem czemu ten, ale dobra, ale zobaczymy. Czyli ty mu nie najebiemy, okej, okay, to w sensie dobrze wiedzieć jest. Przynajmniej. Chłopiec zbugowany, bardzo mnie to kurwa cieszy, szczerze mówiąc. Natomiast, no potrzeba tutaj, potrzeba czegoś potężnego, umówmy się, tak? O, zmniejszenie potwora, zajebiście. I do tego... zniszczenie ożywieńca. A później... tchnienie śmierci. Pasuje wam kurwa dzisiejsze zamówienie? Zmniejszenie. Pyk. Aha. Zniszczenie ożywieńca. Aha. Ciekawe. Deszcz ognia? Zadziałał. Mała ognista burza? Nie działa. Lodowa fala. Dobra. Nie mam zielonego pojęcia, jak faktycznie go pokonam. W sensie... patrzcie, ile mu z buta zadaję. W sensie jest zamrożony. Tylko czy... a mój szpon Beliara nie zaczyna, nie uderza nawet, w sensie tymi piorunami. Jakaś nie wiem, by trzeba było to, jak to się nazywa, Betty. Jak 100 sił, no tak, 100 sił za mało. Wow, shit. Ojojoj. To będzie ciężka wyprawa, nie wiem czy sobie tutaj razem poradzimy. Ja bym jeszcze na samym starcie jak on się nazywa? Smokożywieniec przeczytał bardzo dokładnie poradnik, jak zabić smokożywieńca. Dobra, trochę mi to zajęło, ale oczywiście, co... dobra, na szczęście zwiastun chyba kliknąć coś tam. Nie zwiastun, tylko pewnie początek, albo jakieś napisy twórców, coś tam. Powiem wam tak, słuchajcie. Mam przygotowanych kilka speli, które działają. Najgorsze jest, że... aha, swoją drogą, wiecie kto to jest? To jest, moi drodzy, słuchajcie, Śniący. Pod inną postacią. Powrócił. To jest, słuchajcie, Śniący. Po raz kolejny. No nic. Czas wypędzić go po raz ostateczny, słuchajcie. Jeżeli mam do tego przygotowany tak. Magiczne zaklęcie. Jeżeli te magiczne zaklęcia nie zadziałają, to nie mam nic więcej oprócz miecza.
a coś wątpię, że napierdalanie mieczem da cokolwiek. Więc walę czwórę. Kabum. Walę czwórę. Nie wiedziałem, że mam dwa spell. Myślałem, że jeden, tylko i się przygotowywałem z 20 minut. Dobra, mamy koniec, ale został załatwiony. Totalny jest. Ciekawe, że jakbyśmy nie mieli tej zbroi... O, Zardas. Nie ma... A, nie mogli zdublingować, bo każdy dubling jest inny, tak? W Polsce masz inny dubling niż w Stanach. Po niemiecku jest przecież, to są twórcy niemieccy, tak? Piranha Bytes. My w szoku. Dobra, wracamy, widzę. Kurde, ale totalnie OP były te. A ja się strasznie długo przygotowywałem do tego. Łożyć, kurcze, blaszka. I co teraz? Nie, no nie mam zająć z buta wracać. O, nie. Co tu się... Halo? Nie, no widzowie, nie może być tak. Idę szukać Zardasa, ty, Zardas. Zardas. A Zardas, ty, Ja się do Zardasa cofam, nie interesuje mnie to. Zardas. Nie wiem, czy w ogóle będzie. Dobra, śniący został pokonany tak po raz kolejny, ale jeszcze chciałem zobaczyć i pokazać z Zardasem, a jak nie, to słuchajcie. No, a właśnie, ty jest, możemy... O, proszę, widzicie? Warf, pa, zwój... Nie. Zwój czarnego maga to raczej nie jest Giga Warf. A tu co jest? Łożysz, kurwa, coś, czego nie chciałem. Weź wydupcaj mnie stąd. Kurwa, i to se człowiek chce na chillku tutaj popatrzeć, co tu się dzieje, wiecie, easter eggi, tego owego. Mogę żywieniec, mogę coś z niego podnieść. Dobra, w każdym razie, no... A, zostaw mnie w spokoju, tak. Nie. Oj. Dobra, w każdym razie widzimy się, jak już wrócę na statek i oznajmię ładnie wszystkim, że śniący został pokonany po raz kolejny. Dobra, mam nadzieję, że nic nie zepsułem. A, poczekajcie jeszcze w sumie. Dobra, mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Skastujemy sobie światełko. Bo, no, nie będę ukrywać, nie chciało mi się tutaj biec z powrotem, więc poszedłem na tak zwane skróty. No nie, no, nie będę biegać. Chyba, że gdzieś tam był teleport po drodze, mi się odblokował. Ale naprawdę mi się nie chciało, więc po prostu, wiecie, poszedłem sypsą drogą. I mam nadzieję, że nie nadpisałem tego. Istnieje taka szansa. O, tu jest jeszcze smog, więc można zawsze kodzikami zabić. W poząsiu. Jakbym coś się stało, to wiecie. Słuchajcie, nic się nie martwmy, wracajmy. Zło zostało wypędzone, jestem totalnym zewem, pozdro. Zrobiliśmy wszystko. Nie wiem, po chuj wy tu byliście. My zrobiliśmy. Miałem już dość tej starej kuźni. Chcę znowu stanąć na pewnym gruncie. My zrobiliśmy. Okej. Okay. No, też mam własne zdanie na ten temat. Znowu jedna z tych przeklętych. Jaki przeklęty? Co ty gadasz, gdzie? Jacek! Nie no, Jacek, proszę cię. Okej, z Jackiem sobie nie pogadamy. Co tu się kurwa dzieje z ciekawości, mogę wiedzieć? Ja nic nie widzę. Halo? Potwory? Tu nic nie widać, ty. Dobra, no nie wiem, no to... Lares? Hej! Tak myślisz? Wyglądasz, jakbyś niezbyt się tym przejmował. No wiesz. Co zamierzasz teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Na razie będę się chyba trzymać ciebie. Okej, Diego. Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. Dobrze. Co zamierzasz robić dalej? Ciekawe, czy będziemy mogli grać jeszcze po zakończeniu. Chyba nie wiem, czy w Gothicu mogliśmy grać nie po zakończeniu. Nie ma tam już gildii złodziei, a to otwiera pewne ciekawe możliwości. O. A może po prostu przejmę interes Bromora? W tym fachu zawsze są jakieś pieniądze. Uczciwe pieniądze. Idź do kapitana.
No, ja bym chciał do kapitana iść, tylko że kapitan... Zmęczony? Jestem zupełnie wyczerpany. Walnij się na łóżko. Wkrótce wypływamy. Dzięki. Myślałem, że zaraz zlecę z... A nie, w sumie oni tutaj leżeli, oni pilnowali statku w sumie, no tak. I też walczyli z tymi, nie? No racja. Nie chcę o tym słuchać. Jacek! Gdzie jest moja ta... jakby kapitań... nie, kapitan, szefowa, bo kapitan jest tamten chłop. Jacek jest kapitanem. Ja to właściwie jestem właścicielem statku, coś takiego. Słuchaj, Jacek. Ale Jacek jest kurwa mat. Ty też jesteś, widzę, mat z jakimś runą. Nie wiem, co wy robicie, ty. Dobra, kiwam w oko. Ja idę se kimać tu. Tu się kima? Ty. A ty nie byłeś tam? Wcześniej? Dobra, ty, no nie wytrzymię. No muszę się chyba kimnąć do rana. Chyba, że nie do tej kajuty, jakby powiedzmy wszedłem. Dobra. O! Koszmary senne nie pozwoliły ci zasnąć? Ty, walcz teraz, ja ani razu z tobą nie gadałem tu. Znalazłem tego zdrajcę, Pedra. Zatem zapomniałem, że tu walcz teraz jest w ogóle. Na statek. No jest go w ręce odpowiednich władz w Korinis. Ojo. Walcz, jaki jest mad na tego. Zwyciężyłem, no. Zwyciężyłem. Wiem, czuję to. Zadałeś Beliarowi straszliwy cios, po którym szybko się nie otrząśnie. Nie zapominaj, że był to zaledwie epizod w odwiecznej walce dobra ze złem. Zło zawsze znajdzie jakiś sposób, by wkroczyć do tego świata. Ta wojna nigdy się nie skończy. Jako orędownik dobra powinieneś o tym wiedzieć. Tylko Adanos stoi między zwaśnionymi bogami, by zapewnić równowagę sił. Zamiast tego mógł mi nieco pomóc. Ależ tak właśnie zrobił. Możesz być tego pewien. Powiedz kapitanowi, by podnosił kotwicę. No. Ta cisza i spokój mogą być ty... Do, no, Jacek. Chwila. Słuchaj, ewakuacja w sensie. Wróg pokonany. Miałem nadzieję, że wszystko jakoś się ułoży, ale przez ostatnie parę godzin trochę w to zwątpiłem. Możemy wreszcie ruszać w drogę? Tak. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Xardas. Co się właściwie stało w świątyni Irdorat? O, jest Dabi. Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. O-o. Kotwica w górę! Co ty gadasz? A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. Ojojoj. Czyli Xardas bed. Xardas nas zdradził, tak? W sensie my zabiliśmy tego chłopa, że niby tego ciemności owego. I Xardas to wszystko przejął i za teraz syf będzie. W sensie to będzie nasz główny wróg, nie wiem, w Gothiku 3 może. W każdym razie jest to bardzo długa seria zdecydowanie, bo 50 nie wiem iluś odcinkowa. Nie ze wszystkich rzeczy jestem dumny, ale ogólnie wydaje mi się, że podtrzymanie, że w sensie, kurde, to są bardzo długie serie, które teraz nagrywałem zaraz po sobie, czyli to był Fallout 3, 50 kilka odcinków i to jest Gothic 2, 50 kilka odcinków. Więc muszę przyznać, że obydwie te serie zaraz po sobie to były jednak sporym wyzwaniem. Ale się udało. Była to całkiem w porządku gra, inaczej.
musiałem troszeczkę podejść do tego. W Gothic jest strasznie nudny, jeżeli nie chce ci się w niego. Ta muzyczka. To jest muzyczka z Gothica 3. I chyba ani razu ją w Gothicu 2 nie słyszałem, ale tu się pojawia z jakiegoś powodu. To jest fajna muzyczka. Już słyszałem ją wielokrotnie. Ostatnio znalazłem takie kartki z 2011 roku. Wydrukowałem sobie kartki i tam były napisane, w których miejscach znajduje się runa różna, ponieważ często jak grałeś na przykład w Gothica 3, no to był słaby komputer, że te wyciągnąć 2-3 FPS-y, to się wyłączało wszystko, nie? Nie mogłeś mieć w tle, więc sobie wydrukowałeś i patrzyłeś sobie wtedy na nie i tak było lepiej. Się spaliłem. Gothic 3 przed nami, na pewno jest potrzebna tutaj sporej długości przerwa. Myślę, że dopiero gdzieś tam za pół roku, rok, jeżeli będzie mi się chciało, to Gothic 3 się pojawi. Jeśli chodzi o sam Gothica 2, jest to ciekawa gra, na pewno strasznie długa, przez co przez wiele osób może wydawać się strasznie nudna. Jeżeli jednak podejdziemy do tego, że złożoność wątków i ilość złożonych wątków, ilość rzeczy, które się dzieją, ilość postaci, które odpowiadają ci na pewne pytania dopiero w momencie, kiedy odpowiesz, kiedy zrobisz jakieś inne zadanie i wtedy możesz wrócić do tej postaci, dostaniesz expo, ona ci poopowiada troszeczkę o czymś innym. Jest to wszystko na pewno, kurde, dobrze zrobione graficznie, no to 2002, przypomnę. Czy tam 2003? Kurde, chyba nie jest najgorzej, ty. Chyba jednak 2003 to jakby wydaje mi się, że to tak samo jak Gothic 1, przecież to jest jedna z pierwszych, to 99, to nikt praktycznie nie widział wtedy 3D giereczek i wchodzi Gothic 1, tak mi się wydaje. Na pewno fajna, aczkolwiek wolę inne serie jak Wiedźmin. Inne, jakoś to uniwersum Gothica mi jakoś tak, kurde, nie pasuje. Coś jest w tym uniwersum Gothica, które jakieś takie dziwne. Wygląda na to, że nie możemy już kontynuować gierki. Jak kliknę escape, nic się nie dzieje. Nie mogę kliknąć escape'a. Tylko i wyłącznie jestem w stanie czytać grę. Tu mam jakiś zapis wcześniej. Więc to by było na tyle. Moi drodzy, pamiętajcie zostawić lajka, komentarz, subskrypcję. Wpaść na Instagrama, Twitcha, Twittera. Wszystko macie w opisie. Dzwonek możesz zostawić. Ja zapraszam na inne serie. Jeszcze na tym kanale. Zobacz sobie Rewinda. Link masz w opisie. To właśnie to na kanale vlogowym. Widzimy się następnej serii. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Czy mam coś jeszcze do powiedzenia? Zawsze to nigdy nie powiesz na samym końcu tego, co masz do powiedzenia i później ci się przypomina. Tak już musi być, bo ale wydaje mi się, że wszystko, więc widzimy się w następnej serii. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.